Dzień dobry, kochani, dzień dobry w piąteczek. Kłaniam się niziutko. Właśnie wróciłam z pracy i wyszłam z bajeczko na spacerek. Witam Was na początku weekendu i na pewno dzisiaj Wam puszczę ten spacerek przed obawą, że może mi się już więcej w tym tygodniu nic nie udać. Ale, kochani, no. Jest chłodno, wiatr jest zimny, jest. Trzeba coś cieplejszego już. Dzisiaj muszę coś popatrzeć po tych kurtkach, coś wyjąć, bo jest chłodno. W polarku takim cienkim jak ja mam, to trochę przychłodno chodzić. Ale równie dobrze po to chcę Wam pokazać, bo się zaczynają pięknie wybarwiać liście na klonie. No, bajeczka tutaj biega koło mnie, zaraz ją Wam pokażę. No dzień ciężki. Tydzień zakończony, powiem Wam, taki trochę z podniesionym ciśnieniem. Ale jest sobota, niedziela. Troszeczkę pomieszkam z moimi zwierzątkami. Myślę, że ten poziom stresu się wyrówna. Zaraz Wam pokażę bajkę, bo bajka. O, przełączę kamerkę i będę do Was mówić. Proszę, bajeczka. Bajeczka, chodź, idziemy na kaczuszkę, chodź. A teraz Wam pokażę, zobaczcie. Zobaczcie, liście się pięknie wybarwiają. U mnie zaczyna się naprawdę złota polska jesień. Ten klon tam przy tym spacerniaku, co jest, to od góry już taki się robi czerwonawy, purpurowy, wierzchołki ma, a dalej tak listki ładnie żółkną. Jeszcze tutaj chyba też jest klon. Zaraz uchwycę, o. Tu widać. Bajka! Ja tam nie idę! Wracaj! O Jezu, ten mój pies stęskniony po całym tygodniu, ona by chciała iść daleko, ale ja nie mogę, bo moja babcia lata po chałupie. Może bez ubrania, nie wiem co mnie spotka, jeszcze nie weszłam do domu. Dzisiaj mnie koleżanka przywiozła, bo przywiozłyśmy paczki z paczkomatu, a w paczkach jedzonko dla Chmurki, dla bajeczki. Także to wszystko ciężkie. Poprosiłam, żeby mi pomogła i chętnie mi dziewczyna pomogła, naprawdę. Koleżanki, nie wszystkie może, ale większość mam bardzo, bardzo, bardzo dobrych. Takie uczynne dziewczyny pomagają mi ile mogą. Jak się zwrócę o pomoc, to żadna mi nie odmówi. Także kochani, o, Chmurka już pojadła. Już dostała świeżo puchę i już do nas idzie. A pani Bajka? A pani Bajka to się wlecze za mną i wącha. To jest wąchacz z Wąchocka. No, wąchacz, chodź. Idziemy, wąchaczu. Idziemy. Bo tam psotek miauczy. Melka głodna. Psotek jak mnie usłyszy, to tak serenady wymiałkuje pod drzwiami żałosne. Ojej, no z bliska Wam chcę pokazać ten klon. Akurat tak słoneczko już przeszło ku zachodowi. Także, no może będzie. O, spójrzcie, jakie piękne drzewa. Piękne, nie? No, ten pierwszy to klon. Taki duży, wysoki. Nie mam jak ustać, żebyście widzieli. O, żeby tak światło padało. No, kurczę. No, ale widać. Widać, o, a Chmurka już się kulga. Ta jadła się. Bajka, nie chodź tam. Nie wąchamy. Idziemy do domku, bajeczka. Kochani, to tak króciutko. Taki króciutki spacerek ze mną. Niebo mamy. Takie chmury chodzą. Rano było pochmurno. Teraz już więcej jest takiego nieba czystego. Ale chmurki jeszcze chodzą. Ciekawe, czy to będzie padać, czy nie. Nie mam pojęcia. Wolałabym, żeby nie padało, bo mam drzewo na podwórku.
Zobaczymy. Chodź, Bajcia. Bajka, idziemy, chodź. O, chodź, Bajeczka. Idziemy se. Idziemy se do domku. I będziemy mieszkać w domku przez najbliższe godziny. Z Bajką jeszcze wyjdę, ale dopiero po 21:00 po kolacji. Bajka! Chodź! Nie chodź tam! Bajka! Bajeczka, chodź tu! A z wami się żegnam. Życzę wam przyjemnego weekendu grzybowego, bo podobno grzyby są. Grzybów jest, ojej, grzybów jest w brud. Meszki jakieś latają, wiecie, ciepło jest i tak. O, jeszcze ostatnie. Bajka! Spojrzenie. A już nie ma, wiecie. Na tych moich cisach to było pełno tych kuleczek czerwonych. Ale na tym jeszcze są, to wam. Ale tu sporo opadło. O, zobaczcie, jak dużo. Widzicie? One są trujące dla ludzi. Ale ptaki to je widocznie lubią, bo zjadają. Ich jest zawsze, co roku pełno. Bajka! O, a tam leci bury kotek. Zobaczcie, następny darmozjad leci na jedzenie. Kic, 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 kic. Bury kotek leci. No, chodź, Burasku, chodź. Chodź, będziesz jadł. Chodź. Chodź, Kiciuś. Chodź, Kiciuś, chodź. No, chodź. Chodź. Chodź, a to jakiś drugi, bo to jeden taki sam przychodzi, tylko trochę grubszy, a ten to jakiś cienki. Chodź, chodź, Burasiu, chodź, chodź. No chodź, Chmurka, idziemy. I tutaj mam, trochę mam pigwy, ale spada strasznie ta pigwa. Oj. A tutaj to jest berberis. Chyba tak mi się wydaje. Bo on ma takie czerwone. Czerwone listki i takie właśnie owocki ma teraz, takie owalne, podłużne, ale drobne, drobniutkie. On tak na żółto-czerwono kwitnie. Takie ma drobne kwiatki, co wiosna jest cały zsypany. Ślicznie, no niestety. O, odbija mi forsycja, to co babcia mi wycięła. Nie wiem, czy widzicie tam za tym jałowcem. Bo tato już ma czerwone listki, o. Tutaj widać. Może odbije, nakrzyczałam na nią, ojej. No bo dajcie spokój, ta ona tak pięknie kwitła. Ale na wiosnę mi nie będzie kwitła jeszcze, dopiero na drugi rok. O, tutaj widać ją, tu mi odbija. Zobaczcie, no. Ach ta babcia, no co ja się z nią mam. Także, tak wygląda jesień. Jesień, jesień. Idziemy do domku już. Koty się ganiają, jeszcze im włożę. A was już, kochani, żegnam. I życzę wspaniałego weekendu. Do zobaczenia wkrótce. Pa!